Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj sobie popatrzymy taką aplikację do tej kamerki P2 Pro. Jak to wszystko wygląda? Jak widzicie, uruchomiłem tu już aplikację. Słuchajcie, TSVF, Thermal Imager. Wszystkie linki do tych aplikacji dam w opisie filmiku, jak coś. I słuchajcie, pod spodem co mamy? Pod spodem mamy ten tester Lionków 18650. I tutaj widzicie teraz, że ten radiator, który jest jakby na tym testerze, nagrzewa się dosyć sporo. Zresztą tutaj mamy dwa znaczniki: 93 stopnie, 83. Czy je można przesuwać? No, trzeci mi się zrobił. Dobra, nieważne. Na krawędziach tego rezystora mamy 74 stopnie, w centrum no gotuje się 93,5 stopnia, także jak go dotkniecie paluchami, to od razu się poparzycie. No i co, sprawdźmy sobie, jak ta kamerka działa z tą aplikacją. Co my tu mamy w ogóle? Mamy takie znaczniki, jak te punkciki możemy sobie dodawać pomiędzy chyba dwoma punktami. Środek, z tego co tutaj widać. Tutaj mamy square, line i możemy usunąć, tak? Czyli daję, usuwam. Usunęły mi się wszystkie te punkciki. Zobaczmy, jak działa ten, czyli zaznaczę sobie odtąd dotąd. Słuchajcie, aha, on tu pokazuje środkową częstotliwość. Temperaturę znaczy się 93,7 i tutaj tą skrajną, tak? Jeżeli chodzi o square, chyba to będzie kwadrat, no to też mamy tutaj w środku 97 stopni, 52. Tak wygląda square. No i punkciki, no to wiadomo, że możemy sobie tutaj dać, tutaj. Nie wiem, czy jest jakiś limit, czy nie, ale. Chyba nie. Chyba nie ma limitu. Można dodawać tych punktów w cholerę. No, zobaczmy sobie jeden tutaj. Punkcik niech będzie, on nam mierzy 97 stopni. Ja pierdzielę. Ten rezystor się cholernie rozgrzewa na tym testerze. No i co? I tutaj mamy jakiś podgląd tej temperaturki, jak ona sobie leci. Jeżeli chodzi o saveowanie, to możemy save current temperature matrix, damy save. Pewnie potem możemy to chyba jakoś czytać, czy co? Nie wiem. Trzeba by sprawdzić potem, do czego on to zapisuje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o opcję save, albo dam najpierw about, to mamy taką serial number tej kamerki, modul ID P2ST DMD2. Jaki ma firmware? Firmware ma wersję 3.0.7. Ta kamerka. Ciekawy jestem, czy Chinole gdzieś mają jakąś aplikację, która może zaktualizować ten firmware w tej kamerce. No i co? Widzicie ogólnie tutaj cały podgląd tej płytki. Odległość jest jakieś, nie wiem, 10 cm, może troszeczkę więcej. No i tak wygląda podgląd w trybie normal temperatur. Pokażę Wam teraz, jakie tu są opcje. Damy sobie takie coś: color, distance, DM. Właśnie nie wiem, o co chodzi z tym DM. Czy to jest jeden, DM to jest 10 cm, 2DM to jest 20 cm, czy po prostu 1DM to jest 1 metr, 2 to jest na przykład 2 metry. No, nie potrafię jeszcze tego rozkminić, o co w tym chodzi, w skrócie DM. Decymetr? Jeden decymetr? No nie wiem. Emissivity? Emissivity? Emisja? 80%. Dajmy sobie, słuchajcie, na 100%. Niech będzie co. No i tu temperatura w Celsjuszu albo w Fahrenheitach. Dobra. Jeżeli chodzi o wybór tych różnych. Zobaczcie, ile tego jest. Tych podglądów, to mam tego w cholerę.
Ja zacznę może od pierwszego. Wszystkich wam nie będę pokazywał, bo to jest masakra jakaś. Zacznę od takiego. Widzimy coś takiego, a jakbyśmy sobie nie możemy przesuwać. Aha, dobra. Teraz jesteśmy w trybie tego znacznika, tak? Co gdzie nie nacisnę, to mi będzie pokazywało jakieś różne punkty. Słuchajcie, to jest taki tryb, tak to wygląda. Bez soczewki lens, czyli tej makro. Drugi, coś takiego. Trzeci. Tu już bardziej taki popada w fioletowy kolor. No tutaj ładnie, fajnie, fajnie to widać. Już jest taki fajny kontrast pomiędzy zimnym a ciepłym. I o to wchodzi właśnie w takich kamerkach, żeby był ten fajny kontrast taki. Słuchajcie, co tu mamy? To była trzecia, czwarta. Coś takiego. Jest tutaj black and white. Wtedy ten ciemny obszar jest jako ciepły, jasny jako zimny. Mamy jakiś tutaj, słuchajcie, całkowicie niebieski. Aha, coś takiego, że to jest niebieski zamiast czarnego. Słuchajcie, czerwony taki, biało-czerwony. Tutaj widzimy tak, w ten sposób. Trudno powiedzieć, który najbardziej się komu spodoba. Zielony. Coś takiego. Jedno w tej kamerce, powiem wam szczerze, zauważyłem, że jest ciulowate. Chodzi o tą ostrość, nie? Zobaczcie, ta kamerka, ona ma teraz normalnie tego lensa, co podstawowy jest. Jakaś tam odległość jest. No i jest taki jakby obraz rozmyty, tak? Zaraz wam pokażę coś jeszcze lepszego. To sobie zobaczycie. Słuchajcie, przełączę się na jakieś takie tutaj po środku tryby. No, zobaczmy sobie tego. Aha, tutaj już całkowicie inaczej to wygląda. Czerwony, zielony, nie, takie coś. O, tutaj jest jakiś dziwny. No, w sumie też widać, jest przełącznik. Tutaj mamy USB-C, USB-C, przyciski widać, no ale nie widać tego tak fajnie, nie? Tak bardzo, bardzo ostro. Podejrzewam, że ta kamerka TS2 Plus, ona ma chyba lepszy ten bajer do ostrzenia. Ten cały obiektyw. Bo jak widziałem u wielkiego elektronika, jak robił gdzieś tam podgląd na płytkę i jak się pięknie grzała ścieżka na płytce. Było to przepięknie widać. No, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i tak wyglądają te tryby. Tutaj można sobie zmieniać. Jest ich trochę, jak widzicie. Dobra, ustawmy sobie może najpierw taką, która jest najbardziej jakby optymalna. Pierwsza, druga, trzecia. No dobra, niech będzie ta. Ok, mamy tą ustawioną. Na niej fajnie widać ten kontrast, że tu się grzeje tylko ten rezystor. I teraz tak, o, pobawmy się w zmianę dystansu. Dam na przykład, nie wiem, 4. Czy zauważycie jakąś różnicę w obrazie? Uwaga. Praktycznie żadnej tutaj różnicy nie ma. Zmienię, słuchajcie, na 0. Też tu nie widać, żeby coś się powyłaskało. No ta aplikacja jest po prostu, że tak powiem, no mało ma tych jakichś opcji do ustawiania tej kamerki. Ustawię na 1, tak jak było fabrycznie. Teraz słuchajcie, dam na emissivity, zmienię na 50%. Zobaczymy, co się będzie działo. Praktycznie
Nie widzę żadnych różnic w zachowaniu. Dam 20. Słuchajcie, nic. Dobra, teraz takie coś. Widzicie, moje ręce są takie trochę fioletowe. Dam, słuchajcie, od razu 100%. Podkładam rękę. Im bliżej. Zasłoniłem ten główny. To są moje palce teraz. Ale wiecie co? Nie wiem, czy mi się zdaje, ale wyczuwam, albo kury, to jest jakiś efekt placebo. Tak jakby ta kamerka wysyłała jakieś ciepło w kierunku różnych tych, ale to mi się chyba zdaje. Dobra, bo tak jak rękę podkładam, czy ona tak jakby grzała? Nie, chyba mi się zdaje. Dobra, słuchajcie, tak wygląda tutaj te ustawienia z tej aplikacji. Więcej już się tutaj nie ma co bawić. Zobaczcie teraz, jaka będzie zmiana po high temperatur. Tylko się nie przeraźcie. Teraz jest taka jakość. Daję na high temperatur. I patrzcie teraz. Jest cholernie rozmyte. Jak nawet wezmę tą płytkę, dam bliżej. Widzicie? Nie ma ostrości, jakby. Całkowicie zgubiła ostrość. Co prawda, pokażę nam, jaka jest temperatura, ale teraz brakuje tej żylety, takiej ostrości. Jeżeli by była ostrość, to podejrzewam, że to by było zarąbiście. Spróbuję założyć teraz makrolensa na tych ustawieniach high temperature. Ok, założyłem makrolens i patrzcie, teraz będę dawał tą płytkę jak najbliżej. No praktycznie przełożyłem. Muszę zdjąć. Oła. Muszę aż kamerkę zdjąć z statywu i w ręce ją trzymać. Tu są te rezystory. Przykładam. Odległość, słuchajcie. Wyostrzy w którymś momencie, czy nie? Nie chcę za bardzo ostrzyć. Nawet jak tutaj bym z boku pokazał płytki, gdzie jest ciepło, na nóżki. Widzicie to? To jest chyba najostrzej, co się da ustawić. Nie wiem, czy to jest gdzieś wada konstrukcyjna, czy po prostu te kamery termowizyjne tak mają. No nie jestem w stanie powiedzieć. Musiałby ktoś być z kamerką, słuchajcie, dokładnie taką samą z Polski i powiedzieć, czy i z tą aplikacją w ogóle, czy to tak samo działa. No zobaczcie, ja tutaj z tą soczewką makro no nie ustawia lepszej jakości. Chyba, że brakuje w tym programie ustawienia na przykład takich rzeczy jak sharpness i tak dalej. I teraz uwaga, przełączam się na normal temperatur i zobaczcie, co się stanie. Patrzcie się, jaka jest zmiana. Normal temperatur. Jakość jest gorsza, mi się wydaje, ale chyba lepiej troszeczkę widać te elementy, nie? Nawet jakbym próbował tutaj tą soczewką w jakiś sposób manipulować, oddalić się trochę. Widzicie, teraz tą soczewkę totalnie oddaliłem. Trzymam ją w palcach. Przykładam ją coraz bliżej do obiektywu kamerki i w pewnym momencie ona się sama już zatrzaskuje, nie? Tak wygląda tryb makro. Zmienię teraz, słuchajcie, ustawienie w tym
Teraz co jest? Discharge. On rozładowuje. Dałem stop, dam na charging. I tu jest układ, słuchajcie, który będzie się na 100% grzał. TP4056. Gdzie on jest? Tutaj. O, dokładnie w tym miejscu. Włączam. Słuchajcie. Ładowanie. I obserwujcie, co się będzie działo z tym układem. A mógłbym zrobić jeszcze taki motyw, że pokasuję te znaczniki. I teraz tak. Damy sobie na niego. No, on będzie się grzał. Zdejmuję, słuchajcie, makro, tak żeby widać było płytkę normalnie. Rezystory jeszcze chyba sobie troszeczkę się chłodzą. Tak, teraz rezystory już przestały działać. Temperatura będzie spadała. Natomiast będzie się grzał tutaj. Chociaż na razie nie odbiega jakoś od tego. Ale on powolutku będzie szedł do góry. I po pewnym czasie będzie widać, że się grzeje. Że jest nagrzany. No to jest bez... bez makro, tak? Wsunę ten obiektyw. Trzymam teraz w ręce kamerkę. Taki jest obraz jakby za mgłą troszeczkę. To mnie tylko denerwuje. Gdyby on był naprawdę taki żyleta, wtedy ładnie by to było, ładnie by to wyglądało. No i co? I więcej to już wam chyba nie pokażę na tej aplikacji, bo to już wszystkie opcje, co było do pokazania, to pokazałem. Zbytnio bogata nie jest ta aplikacja w opcje. Przejdźmy sobie do innej aplikacji. Zrobię na chwilkę pauzę. Słuchajcie, patrzcie się na to. Jest fajna aplikacja, jakąś znalazłem. PCX Therm Demo XGA von Infiray T2 Series i T3. Nie ma dla P2. I tutaj, jeżeli sobie dam scan, to zobaczcie, wykrywa tylko Snap, Droid, Irion i OBS Virtual Camera. No i tutaj trochę opcji jest. Optical VF Cam. No ale niestety nie wykrywa tej kamery. Prawdopodobnie jakby się udało może jakoś zmienić vendora ID pod TT2 Series. Może by ją tutaj było widać. I wtedy było, można by się pobawić tutaj różnymi opcjami. No niestety, to oprogramowanie nie współpracuje z tą kamerą. Także to jest taka następna ciekawostka. Lecimy z następnym programikiem. Słuchajcie, teraz mamy tutaj aplikację Sharp Infrared Analyzer 063. Ona została zaktualizowana do najnowszej wersji. No i zobaczmy sobie Connected Device. Not connected. Jeszcze raz spróbuję wykryć. OK, połączyło. I teraz mamy taką od Herman Camera P2ST coś tam, coś tam. Cały ten. I zobaczcie, jak tutaj coś będzie. Tutaj będzie fajnie widać. Aha, jak dam tu. Na to chyba. Coś się przywiesiło lekko. No, coś ją kurde zmuliło. Mam nadzieję, że nie skopali tej najnowszej wersji. Bo tamta jako działała, tak działała. No, jeszcze wyskoczy program, nie odpowiada. To będzie pięknie po prostu. Myśli? Nie cierpię takich sytuacji, powiem wam szczerze. Jeszcze przy nagrywaniu. Masakra.
Brak odpowiedzi. Gratuluję twórcom. Czy, nie wiem, może to jest Windows 11, jest tak skopany, że po prostu trzeba byłoby go odinstalować i zainstalować. Najlepiej chyba, nie wiem, siódemkę. Coś siódemka już nie wspierana, także trochę lipa. No nie, naprawdę. Teraz, kiedy kurde chcę pokazać. Co, obudził się? Jejku, co tu się dzieje? Takie lagi, że głowa boli. Dobra, słuchajcie, ja ją jeszcze raz uruchomię. Tylko zrobię sobie pauzę. Dobra, słuchajcie, zainstalowałem z powrotem tą poprzednią wersję 0.4.9. Ona działa bez żadnych zwiech. No i co my tutaj mamy? Mamy, słuchajcie, kamerkę. Serial number, sensor ID. No i tutaj mamy takie opcje jak gain switch. Set gain status success. O! No zobaczcie, teraz inaczej widać. Jeżeli tutaj zmienimy tym gainem, jeszcze raz wcisnę go. To wy widzicie, jaka jest różnica? Dosyć spora. Bez soczewki makro, oczywiście. Jeszcze raz włączę ten gain, bo przy tym to masakra jest jakaś. No i na tym gainie to widać, tak? Mamy tryb jeszcze FFC. Nie wiem, co to jest FFC, szczerze mówiąc. Record, czyli filmy nagrywamy i robimy zdjęcie. Tu mamy punkt, czyli sobie zaznaczymy P0 28,7 stopnia. Tutaj mamy tego TP40 56, 28 stopni. No tylko pół amperkiem teraz ładuje. 0,43 ampera leci. Powiem wam, że spoko. Odcisk palca na wyświetlaczu. No widać przez chwilkę. Słuchajcie, tutaj mamy tą linię, żeby zaznaczyć kwadrat, kółko, global temp. Tutaj możemy dodawać chyba punkty, możemy wszystkie usunąć, confirm. Widok w 3D. Zobaczmy sobie, jak to będzie działało. O kurde, dobre. Podgląd tak, stąd, stąd, z boku. No, ciekawe, ciekawe. Ogólnie fajna była taka aplikacja do płytek, na przykład, żeby robić sobie zrzuty w 3D. Jakieś kondensatory, układy i tak dalej. Tylko to wygląda średnio. Naprawdę. Widziałem gdzieś, pokazywali jakieś takie urządzenia, które potrafią zrobić tak pięknie w 3D skany różnych obiektów, że naprawdę robi wrażenie. Tutaj mamy co? Zooma. Zoom up. Kółkiem teraz myszki po prostu robię. Ale jakość jest po prostu. Zobaczcie, się teraz przełączę tutaj na. Tu jest w tym miejscu ten układ TP4056. Nawet go nie potrafimy rozróżnić. Jeżeli sobie zrobimy minimalne powiększenie, tak to wygląda. Paleta barw oczywiście. Rainbow. Red Hot. Czyli mamy dwa punkty, ten rezystor, co się nagrzewał, i ten TP4056. White Hot. Nie podoba mi się ten White Hot w ogóle. Black Hot. Też jest taki troszeczkę ten. Dżungle. Lawa. Aurora. No po prostu mamy te tryby, tak, różne.
City. Najbardziej chyba takim jest Iron Bomb. Może Rainbow? Nie. Iron Bow. Tak, chyba ten tryb jest tutaj najbardziej jakiś taki czytelny. Widać, gdzie coś się mniej więcej jak nagrzewa. O, sorki. I teraz zobaczcie taką ciekawą tutaj sytuację. Wejdziemy sobie w opcję, to mamy taką sharpness, kontrast, dystans, emisja, wilgotność, temperatura, temperatura odbicia. Tych. Mamy z Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina, czy jakoś tak. Powiem wam tak, tutaj sharpness, zobaczcie co jak będę zmieniał. Sharpness na max zadałem. Nawet chyba nie reaguje. Kontrast też chyba nie działa. Także wiecie co zrobię? Tutaj chyba gdzieś było. Language help check updates i zobaczcie na to. Upgrade content, oczywiście po chińsku, z wersja 0.6.3. Damy mu upgrade'a. No i zobaczymy, co będzie w nowej wersji. Jeszcze tylko wam pokażę szybko tutaj, że są opcje do mirror, flip, rotate, reset. No, zobaczymy, jak będzie działał na nowszej wersji, czy znowu nie będzie muliła. Także niech się to zainstaluje. No i damy jeszcze jedną szansę. Nie wiem, o co chodzi tutaj z tym secondary analysis. Upgrade finish. Pewnie teraz zacznie się proces aktualizacji, instalacji tej aplikacji. Tak jest. Angielski. Zrobimy skrót na pulpicie. Instalujemy 0.6.3. Mamy 0.4.9. Także jakiś tam skok jest z tego co widać. No i fajna opcja, że robią w ogóle jakąś aktualizację tej aplikacji. To się ceni. Automatycznie zamknij aplikację. Zamkniemy ją. To znaczy instalator ją zamknie. Instaluje nowe pliki. AV kodek. No jestem ciekawy, czy znowu będzie tak muliła? Czy może będzie normalnie działała jakoś? Tutaj sterowniki do kamerki, dokładnie coś takiego, Falcon 001-3014 i Falcon 001-5830, czyli oni mają, nie wiem, jakieś dwie kamery, czy co. No i tutaj LibWin USB kamera, zainstalowało, restartuje aplikację. No i poczekamy jeszcze chwileczkę. Zobaczymy, co tam się pozmieniało. Czy coś dodali nowego. Zaraz będziemy widzieli. O, jest. Dobra, uruchamiamy z powrotem aplikację. I zobaczymy, co tym razem będzie się działo. Nagrywa się? Nagrywa, dobra. 29 minut. Dobra, damy coś takiego. Connecting device. Jest. Not connected. To chyba trzeba kliknąć na tym.
Okej. I powiem wam, lagi są takie, że głowa boli. Czy coś nowego tutaj w opcjach jest? File. Jak można tak dolić aktualizację? To tego nie pojmuję. Widzieliście sami, na tamtej wersji działało normalnie, na tej jest jakaś porażka. Nawet nic nie można zrobić już, bo ciągle myśli. Także ta aplikacja do najnowszej wersji jest tak spierdzielona, że powinni ci programiści dostawać baty przez tydzień czasu. Dobra, spróbuję teraz tutaj sobie w te opcje wejść. Jeżeli da rady, ręce opadają. Serio wam mówię, ręce opadają. Jedyna nadzieja to jest jeszcze jakaś w tych aplikacjach na telefon, bo na razie te na PC-ta nie satysfakcjonują mnie w 100% jakoś. Tyle, że plus jest taki, że można pokazać to w OBS-ie. Chwilę, zobaczmy, czy uruchomią się tutaj te opcje. Na razie myśli. I myśli, i myśli. Nie wiem, czy jakiegoś restartu nie potrzebuje laptopa ta aplikacja. Ale jest tragedia, jednym słowem. Totally shit application. Niech to zrozumiał, co mówię. Jak będą oglądać. Kupa. Shit. Very poor. Jak te baterie zużyte. Very bad. No i co? Może teraz pomyśli. Ojajku, myśli, myśli, myśli. Masakra, jak tak można spierdolić aplikację? No tym razem tutaj już są jakieś opcje ustawione. Zobaczmy sharpness. Czy to działa, nie działa? Jakie opóźnienie jest w ogóle? Gigantyczne. Mój Boże. I co? Coś się tu zmieniło? Kontrast, dystans. To samo wszystko jest. Nie wiem, co oni tam zrobili, ale zrobili na źle. Dobra, nie chcę się pałować z tą aplikacją. Słuchajcie, jeszcze wam coś pokażę tylko. Tak na szybko. Zrobię pauzę i otworzę sobie folder. Dobra, patrzcie, mam jeszcze jedną aplikację z GitHuba. ProviewerMine. I to jest, słuchajcie, na Pythonie jakoś zrobiona. Nie potrafię tego uruchomić. Przyznaję się, że nie potrafię tego Pythona tutaj jakoś uruchomić. Jeżeli wejdziemy sobie w ten folder, to mamy GUI, P2 Pro Command, Recorder, Utility i Video. Jak to się uruchamia? Daję tutaj prawem myszki. Daję otwór za pomocą, załóżmy, Python 3.7. Wyskakuje jakieś okno i koniec, znika. Daję otwór za pomocą Python. Też znika. Czy też się jakoś instaluje? Może ktoś podpowie, jak mam uruchomić te pliki Pythona, bo ja powiem szczerze, że tym Pythonem się tak dużo nie bawiłem. Coś tam kiedyś instalowałem, ale to z jakiegoś poradnika, wszystko krok po kroku było. Tutaj nie chcę mi się z tym męczyć. Powiem wam, że to jest jakaś lipa totalna. Pokaż więcej opcji. Właściwości, kopiuj ścieżkę, dodaj lubionek, otwórz za pomocą, otwórz. A to jest, no, to jest zwyczajny Python. Pokaż więcej opcji. No okej. Co to jest edit idle?
Aha. Dobra, nieważne. Słuchajcie, tak wygląda sprawa z tą aplikacją na Windowsa, z tą kamerką. A, jeszcze jedno na koniec wam pokażę. Jeszcze włączę, słuchajcie, tego TC Wiewa. Włączymy go. I chcę sprawdzić jedną rzecz. Normal temperatur. High temperatur. Czekajcie, pozmieniam jeszcze. No na tej to już jest jakaś porażka. Jedyne sensowne tutaj to jest normal temperature. Podniosę kamerkę trochę do góry. Cały czas jest obraz rozmazany, nie? Tak to widać tą rękę, że jest ten podczerwieni. Ale nie o to chodzi. Dobra, słuchajcie, jeszcze coś takiego mam. Usunę to. Mam tu te układy, które zakupiłem na AliExpressie do ładowania akumulatorków, które można tam rezystorem, potencjometrem podkręcić, tak żeby na wyjściu było na przykład więcej niż 9 V. I teraz podepniemy sobie do zasilania i zobaczymy, jak to się będzie grzało. Coś widać? Coś tu, kurde, no nagrzewa się powoli ten układ TP4056. No, spróbuję to dać bliżej kamerki. Zobaczcie, jaki ten obraz jest rozmazany. W ogóle, kurde, nie ma ostrości. To już jest 15 cm przynajmniej. Założę teraz tego makrolensa. Niech on się tam przyczepi. Makrolens założony. I teraz popatrzcie. Będę zbliżał tą płytkę do kamerki, tylko niech tu mi ten. O. Dopiero z makro. Jakoś coś tam widać. To jest najlepsza ostrość, jaką się udaje uzyskać na tej makrolens. Nie wiem, czy Chińczyki sprzedali jakąś partię, taką, która po prostu ma źle ustawioną optykę. Widziałem filmiki, na których o wiele lepiej to wyglądało z tą kamerką. No i teraz jest takie pytanie, czy po prostu zrobić zwrot? Napisać, że no jakoś z tej kamerki mnie nie satysfakcjonuje. No w tym lensie od biedy można patrzeć, tak? Ale nie jest to coś takiego, co nas by naprawdę cieszyło. No nie da się ustawić tak, żeby było tak pięknie widać ostro te elementy. Tu jest nawet widać, tam pisze 100, ta cewka. Widać potencjometr, ale jeżeli chodzi o regulację ostrości, no to nie ma, to nie będzie lepiej po zdjęciu lensa. Mamy coś takiego, taki obraz. No i tu powinna być ostrość jeszcze, tak? To jest, no mówię, to już jest z 15 cm przynajmniej od płytki. Robię w górę. Nie polepsza to w żadnym stopniu ostrości. Mówię, tak jakby była gdzieś skopana tutaj ta optyka od tej głównej jakby konstrukcji bez soczewki makro. I to od niej chyba bardzo dużo zależy. Bo wtedy przykładając tą makro soczewkę, jeszcze powinniśmy mieć lepszą żyletę. A żeby wam coś pokazać, włączę na sam koniec filmik z YouTube'a, gdzie gościu ma tą samą kamerę i pokazuje, jak ona działa.
Także na koniec jeszcze tylko filmik i kończę. I to będzie na tyle. Okej, słuchajcie, znalazłem filmik na YouTubie, który pokazuje porównanie dwóch kamerek P2 Pro. Zobaczcie, tak to wygląda. P2 Pro. Tutaj wcześniej będzie. Zobaczmy sobie. P2 Pro. Tak pokazuje ten gościu. Tu chyba lepszej jakości nie będzie na tej kamerce, mi się tak zdaje, z tego co widzę. Ale jeszcze gdzieś pokazywał wcześniej. Tą drugą TS2 Pro, T2S Plus. No i zobaczcie, jak działa ta TS2 Plus. Ona ma regulowany tutaj ten obiektyw. I widzicie co? Zastanawiam się, czy tylko ta regulacja nie polega na tym, że jest skok gwintu, soczewki, na której ona jest wkręcona. I tylko i wyłącznie to powoduje to, że ona tak działa. Zobaczcie. No, chyba na tych kamerkach nie da się uzyskać już lepszej jakości z tego, co tutaj widzę. Z tym makrolensem, no, jest bardzo blisko płyty, praktycznie 1 cm. Podejrzewam, coś koło tego. I to jest ta TS2 Plus. Tak pokazuje. Szkoda, że nie pokazał potem tak samo tych tutaj kondensatorów, czy co to jest. I teraz zobaczmy sobie jeszcze TS2 Plus z telefonu, phone recording. TS2 cały czas. P2 Pro. No i tak wygląda z P2 Pro. Z telefonu, tak? Phone recording. No podobnie. Podobnie, ale powiem wam, że. O, są chyba te dwa kondensatory, tak? Tylko na tej P2 Pro chyba nie da się ustawić tego fokusu tak bardzo blisko i dokładnie. Jak na tej TS2. I to jest różnica pomiędzy tymi chyba kamerami. Z tego co tak tutaj rozkminiam to wszystko. Także tak to wygląda z tą termowizją. Mówię, bez tej soczewki makro ta kamerka P2 Pro dupy nie urywa. Dupy nie urywa. Dopiero ta soczewka pozwala nam w jakiś sposób, kurde, pokazać tutaj minimalnie. No zobaczcie, teraz ja znowu wezmę, ustawię tą moją. To jest bez soczewki. Dystans jak zmienię tutaj, a to nic nie da. Dam na dwa. Totalnie nic nie zmienia. Cały czas tak samo. A już nie mówię, co się dzieje na high temperatur. Dlaczego tak się dzieje? Patrzcie się na to. Tu już jest w ogóle, kurde. Masakra. Massacration. I powiem wam tak. Tu by fajnie wyglądało, jakby była jakaś ostrość. Ale brakuje szczegółów i to bardzo dużo szczegółów. Dam emisję na 80. Czy to coś zmieni? Emisja na 80 nic nie zmieniła. Damy 50. Emisja na 50.
Nie widzę tutaj żadnej różnicy w poprawie ostrości ani jakości. Zmienię na, słuchajcie, jeden z powrotem. I też nic z tym nie widać. Jeżeli wezmę tą kamerkę, wyciągnę ze statywu. To jest w kierunku, słuchajcie, tu mamy laptopa, klawiaturę. Taki obraz jest. Tutaj daję centralnie na telewizor LCD. Ale ciężko to widać. Po zmianie, słuchajcie, na normal temperatur. Dopiero coś zaczyna widzieć, nie? W miarę, że to ten, klawiatura. Dobra, słuchajcie, tyle. Jeszcze raz. Widzicie? Oddalam, 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 oddalam. No nie ma tej takiej ostrości. Brakuje ostrości, żeby to pięknie było, fajnie widać. Tylko tyle. Dobra, kończę. Pozdrawiam, trzymajcie się. Mam nadzieję, że coś tam wam pokazałem. Jak coś, to piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. No i tyle, pozdro.